Znaczy musimy mieć świadomość tego, że konsekwencje swoich czynów poniesiemy, bo to nie jest tak, że to nam przechodzi płazem, tak? Czyli po prostu jeżeli coś zrobisz, no to musisz mieć świadomość tego, że no, konsekwencją tego będzie to, co się za chwilę wydarzy. I ja myślę, że zawsze najtrudniejsze jednak to jest przewartościowanie sobie tego w swojej głowie, nie? Tak, dokładnie, no, to prawda, tak jak mówisz. A słuchaj, a jak twoi znajomi na to zareagowali? No bo tak, tutaj wiesz, zaczęła się wielka kariera, piękna dziewczyna, super sesje, jesteś znana i nagle mówisz, słuchajcie, dobra, sorry bardzo, ale ja się miksuję z tej sytuacji i wracam. Na początku myśleli, że ja dostałam jakieś choroby na głowę, że w ogóle coś ze mną nie tak jest, że tutaj zaczęłam o Jezusie gadać, w ogóle wiesz, że może jakaś, wiesz, nie wiem, że coś się stało w moim życiu, ale wiesz, dla ludzi to jest takie dziwne, no bo kurczę, jednak nikt się nie obnosi tym Bogiem, nie? No właśnie, że to jest taki temat, nie trendy, tak? Tak jak właśnie ten cykl moich tematów, ja to dlatego wzięłam, bo to jest temat, który albo jest drażliwy, albo jest krępujący, albo nagle okazuje się po prostu, że jest passé, albo właśnie nie jest trendy, bo nie wypada o tym mówić. Wypada mówić o wszystkich innych rzeczach, o pruderyjności, o seksie, o przemocy, o informacjach, które wprawiają nas w osłupienie albo straszą nas, ale już o tym, co jest dobre, no nie wypada mówić, prawda? Bo jakby się ludzie tej prawdy dowiedzieli, to może by im się lepiej żyło, co? No dokładnie, tak jak mówisz, więc ja jakby starałam się w tym wszystkim być naturalna i chociaż ciężko mi na początku było, jak ja się nawróciłam i doświadczyłam tego żywego Boga, to jest ciężko o nim nie mówić. Prawda? Więc ja zaczęłam dodawać różne zdjęcia, gdzieś tam wplatać opisy o Bogu, że dziękuję Mu za nowy dzień, że gdzieś tam coś tam, wiesz, nagrywać jakieś stories i jakby przekazywać, wiesz, w taki naturalny sposób ludziom tego Boga, że ja nim żyję. No, żeby po prostu też mogli się na to wszystko otworzyć. No i było dużo ludzi, którzy byli tym wszystkim zaciekawieni, że też czegoś więcej szukali i nie znaleźli tego i pytali się mnie, jak to się stało, byli ciekawi, więc im mówiłam, więc czasami poświęcałam godziny, żeby ludziom tylko odpisywać, żeby też im pomóc i były to niesamowite owoce, że ludzie się otwierali na Boga, że po prostu no, dziękowali za to świadectwo wiary, było mnóstwo takich ludzi, ale było też dużo ludzi i do tej pory jest, którzy jakby są przeciwni temu i wolą starą wersję mnie. Ale mi się wydaje, że to wynika z zatwardziałości tych serc ludzkich na Boga. Jest to dużo ludzi, którzy no, nie stawiają Boga w centrum swoim życia, nie szukają. Wiesz, też nie mają dobrych przewodników, nie? Bo to jest tak, że albo musisz rzeczywiście zderzyć się w ogóle z tą rzeczywistością i jesteś już jakby przy ścianie. Ja natomiast, wiesz, no mam, zresztą czytam książkę swoją wcześniej przed spotkaniami z gośćmi moimi i tam mam swojego takiego ojca, nazywam duchowego, który ze mną jest do dzisiaj, bo jednak to jest też tak, że jak to ziarno zostaje zasiane, to trzeba umieć po prostu je pielęgnować. Nie? I potrzebna jest taka osoba. Ty masz taką osobę, która też ci jakby pomagała i wspierała cię w tej sytuacji, żebyś trwała w Panu? No tak, na ten moment mam kapłana, kierownika duchownego, który mi pomaga wzrastać, rozeznawać pewne rzeczy i chodzę do niego raz w miesiącu na spowiedź i też na rozmowę. Czasami ostatnio rozmawialiśmy prawie 2 godziny i tłumaczył mi różne rzeczy, bo na przykład miałam na przykład, wiesz, gdzieś tam... No ataki ze strony ludzi, że mam nie dodawać zdjęcia na przykład z plaży w bikini. No właśnie, to jest zadziwiające, nie? No i wiesz, no i ten kapłan mi tłumaczył, że jakby samo zdjęcie w bikini nie jest złe, zależy też od intencji serca, bo tłumaczył mi, że jakby czystość serca nie polega jedynie na tym, co zewnętrzne, ale jakby wyrażamy to w ten sposób. My też po owocach widzimy, tak, naszych, tak. Jacy jesteśmy, bo często tak. Jest też tak, że są ludzie w kościele, którzy mówią, że są nawróceni, że kochają Boga, a zupełnie to inaczej wygląda jakby po ich uczynkach. Wiadomo, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale jednak te uczynki też świadczą o nas i często jest tak, ja się z tym spotykam, że na przykład ktoś po prostu trafił na chrześcijanina, który mówił jedno, robił drugie i to jakby tych ludzi nie przyciąga, tylko wręcz odpycha. Tylko wiesz co, też żeby nie popaść w taką drugą stronę w skrajność, bo ja gdzieś tam na początku samym tak radykalnie gdzieś tam do tego wszystkiego podchodziłam, że mogłam delikatnie w drugą stronę przekinać i też chodzi o to, żeby też troszkę tej normalności było, żeby ludzie się nie zrazili Bogiem, że raptem teraz wszystkiego nie mogą.
Wiesz, o co chodzi? Nie, no nie, to nie chodzi o zakazy. To są, znaczy, jakby Biblia też nam wyraźnie mówi o tym, co jest dobrym uczynkiem, co nie, w co mamy wchodzić, a w co mamy nie wchodzić. Natomiast to też nie jest tak, że nagle się zamykasz w domu i po prostu, wiesz, jesteś świętą, bijesz po prostu głową w podłogę i po prostu jesteś na plecach przez 24 godziny, bo się tylko modlisz. Nie, normalnie funkcjonujesz i działasz, bo tak naprawdę takim świadectwem tego, że my jesteśmy po tej stronie, po której powinniśmy być, jest to, że my wychodzimy do ludzi, mówimy im o tym i no jakby jesteśmy pod jakimś pewnym obstrzałem. No ja też jak się nawróciłam, to na początku wszyscy myśleli, że po prostu się przejarałam, no. No i wiesz, i coś ze mną jest tak, nie tak. Jesteś wtedy taka pełna tej miłości, tego życia gdzieś tam, to życie od ciebie tak bije i tak dalej, że ludzie po prostu myślą, że to nie jest taki, bo to nie jest taki naturalny dla nich stan, nie? Bo ludzie, żeby się uśmiechnąć często, żeby być otwartym, żeby tam miło się emanować, to muszą się napić, tak jak mówisz, albo nie wiem, zajarać. Także no więc tak to wygląda, no, ale kurczę, no. No Bóg jest źródłem miłości, więc. Poczekaj, zobaczę teraz, jakie mamy pytania, bo ja tutaj, wiesz, dopiero też masz te pytania, możesz to przesuwać, bo ja zawsze mam z tym problem po prostu, słuchaj. Poczekaj. No ja tutaj widzę jakoś, czy nagość jest grzechem? Ktoś tutaj zadał pytanie. No właśnie, co ty myślisz o tym? Czy nagość jest grzechem? Wiesz co, mi się wydaje, widziałam różne jakby sposoby wyrażania na gości. I mi się, znaczy wydaje mi się, jestem wręcz nawet chyba w sercu niemalże przekonana, że jeżeli jest to artystyczne, piękne zdjęcie, ukazane piękno kobiety czy mężczyzny w taki sposób artystyczny, to nie. Ale bez wulgaryzmów. Bez wulgaryzmu, ale jeżeli jest w sposób taki wyuzdany, perwersyjny, to uważam, że tak i jest to jakby, no widać to, masz to rozeznanie, jeżeli jesteś blisko Boga, to masz to rozeznanie, czy to jest piękne, subtelne, delikatne, i artystyczne i tak dalej, czy jest to po prostu typowe kuszenie, wyuzdanie i tak dalej, nie? Także ja nawet... Słuchaj, sobie... jak byś zachęciła tych wszystkich ludzi, którzy nas dzisiaj oglądają do tego, żeby spróbowali tej przygody z Jezusem? Myślę, że żeby otworzyli Słowo Boże, na przykład Nowy Testament, szczególnie od tego zaczęli, bo gdzieś tam stary jest dopełnieniem, jest taki dosyć ciężki, więc mogliby się zrazić. Bynajmniej ja na początku tak miałam, jak otworzyłam na starym i otworzyłam akurat na ofiarach ze zwierząt. Ja zamykam, to nie jest mój Bóg, nie? No bo jak już poznałam Boga żywego, to mówię, że nie wiedziałam do końca, o tym chodzi, ale później jak słuchałam różnych na tamtym etapie, bo po nawróceniu chwilę później byłam w kościele ewangelicznym przez prawie rok, więc tam miałam pastora Jake'a, Afrykańczyka i on gdzieś tam na to studium biblijnym, on to fajnie to tłumaczył, to wszystko, więc no tak się to rozjaśniło, o co w tym chodzi, w tym Starym Testamencie, z tymi ofiarami i zrozumiałam, że po prostu Bóg miał taki sposób na to, próbował nas po prostu w sposób sprawiedliwy potraktować, żebyśmy przestali... W Starym Testamencie ofiarą za grzech była śmierć i właśnie te cielce, które nic nie dawały, a tutaj jakby ta szata została zerwana i w Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest ofiarą za nasze grzechy. Z tego względu my dzisiaj możemy i właściwie jesteśmy powołani do wolności, powołani do tego, żeby żyć w zdrowiu, w szczęściu i tak naprawdę czerpać z tego garściami, bo często zauważ też jest tak, że na przykład ludzie się modlą i proszą o coś. My to już mamy. My właściwie powinniśmy za to dziękować, za zdrowie, za życie, za obfitość, bo Bóg chce, żebyśmy żyli w obfitości, Bóg chce, żebyśmy żyli w tym szczęściu takim, tak? I właśnie często ludzie tego też nie rozumieją, że właściwie to już się wykonało 2000 lat temu na krzyżu, kiedy zmarł Jezus i zmartwychwstał, tak? Więc to jest to. No. Powiedz mi, jeszcze Klaudiu, a dzisiaj to jak w ogóle wygląda twój dzień na przykład, powiedz mi, oprócz tego, że chodzisz do pracy, no ale na przykład też spotykasz się z ludźmi, mówisz im o tym cały czas, że warto, że to się opłaca, czy piszą do ciebie ludzie i też jakoś ewangelizujesz ich, mówisz im o Jezusie? Tak, najwięcej przez właśnie Instagram ewangelizuję, przez też wiadomości prywatne, tam dostaję mnóstwo wiadomości nieustannie. Na początku po nawróceniu było tego najwięcej oczywiście, ale teraz też się zdarzają. I tak, i staram się odpisywać tym ludziom. Czasami no nie wszystkim jestem w stanie, ale no, gdzieś tam staram się. O, coś mi przerywa.
to. Na co dzień Jest, też. Jest. Na co dzień też, jeśli spotykam gdzieś tam ludzi, czy tam starych znajomych ze starego życia, się przewijają czasami, no to też jakby świadczy już nie samym tym, żeby ludzi przekonywać jakoś na siłę do Boga, ale po prostu swoim życiem, no, tą miłością do nich. Zresztą oni zauważyli, że jestem zupełnie inną dziewczyną, wiesz? Nadal gdzieś tam mówię, że jestem taką duszą towarzystwa, wesołą i tak dalej, bo zawsze taka byłam, ale już nie ma tego zepsucia we mnie, co było wcześniej, nie? To jest chyba największy dowód działania Boga, bo człowiek sam z siebie nie jest w stanie się zmienić. Oczywiście, że my mamy współpracować z Bogiem i to też jest jakby nasza praca, ale jakby jak Biblia mówi, Bóg jest jak to było, dawcą tego chcenia w nas. Więc to on. Tak, chcenie i wykonanie. No i przede wszystkim tego, że kiedy się jakby nawracamy, to wszystko, co stare, umiera i oto wszystko staje się nowe. I tak naprawdę chodzi o przemiany naszego umysłu, bo ciało nam zostaje to samo, a chodzi o to, że wszystko, co się dzieje, dzieje się w naszej głowie. Zresztą diabeł też działa na poziomie myśli, nie? Fajne. Że tutaj nam wkłada do głowy, nie zna tych myśli, no ale jeżeli na przykład to jest tak, jak kurczę, ja sobie to tak wyobrażam, że to jest na zasadzie po prostu jak wędkarz rzuca wędką i albo ta ryba złapie, albo nie, nie? Jak złapie, no to idzie dalej i wali w te po prostu punkty słabe, które każdy z nas ma, natomiast rzeczywiście Bóg jest w stanie nas podnieść. Słuchaj, a co ty myślisz o tej obecnej sytuacji w ogóle, bo wczoraj też takie padło pytanie bardzo fajne, czy ty widzisz jakieś pozytywne aspekty tej sytuacji? No pewnie, że tak. Ja, tak obecnej. Ja w ogóle się tak niesamowicie czuję podczas tej kwarantanny. W sensie takim, że mam taki pokój w sercu, że świat się zatrzymał, że teraz, wiesz, no wszyscy ludzie, jakby każda, każdy może tyle samo po prostu. To jest raz. A dwa, że możemy się w końcu zastanowić, zatrzymać, przestać gonić za tą kasą, za tym wszystkim, jakby docenić naszych bliskich, rodzinę. Ja teraz dużo czasu spędzam z rodziną i jakby no, doceniam to wszystko. Doceniam moich dziadków, moją prababcię, bo akurat teraz z nimi z powrotem mieszkam w Koszalinie, więc cieszę się tym czasem, cieszę się Bogiem i jakby w moim życiu nie za wiele się zmieniło pod względem jakby duchowości, ale cieszę się, że dla wielu ludzi jest to moment często, w którym mogą w końcu zwrócić się do Boga i zobaczyć, że nie są panami swojego życia, że to Bóg jest Panem i to On może zatrzymać tę pandemię i ci, którzy, Biblia mówi, którzy mają pieczęć Boga, nic im się nie stanie, że mamy mieć pokój na sercu i modlę się tym psalmem Dawida. Którym? Wiesz co? Mój ulubiony to 91. Tak, 91. Właśnie nim się modlę i tam jest o tym, że żadna pandemia cię nie dotknie. Dokładnie. Żadna plaga nie zbliży się do twojego namiotu. Długim tak. życiem nasycisz nas i ukażesz nam tak. zbawienie swoje. Dokładnie. No, to prawda. No właśnie. I ty słuchaj, ja właśnie zawsze wszystkim mówię, żeby spróbowali, chociażby z tego powodu, że osoby, które mają Boga w sercu, mają ten ponadnaturalny spokój. Oczywiście ta cielesność też czasami się przebija. Ja dzisiaj na przykład mam taki gorszy trochę dzień. Nie? No właśnie. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Patrz, wypadło mi pytanie z głowy. Poczekaj, zobaczmy może. Zobacz właśnie. A właśnie widziałam. Poczekaj, chciałabym, żebyśmy jeszcze coś tu, Claudio. Poczekaj, co tu jest? Ja też mam. Poczekaj, bo tutaj są pozdrowienia. Mówią, nie wiem, czy ty to widzisz, że jesteś super wspaniała, że w ogóle super dziewczyny, cudne Boże kobietki. No to dziękujemy bardzo. No, ja się śmieję, słuchaj, że najlepszym w ogóle, wiesz, takim liftingiem dla kobiety to jest Duch Święty, nie? Bo na przykład jak jesteś taka przepełniona tą duchowością dobrą, to nawet na twarzy jesteś inna, się zmieniasz. No ty masz 25 lat, mam 43, ale ogólnie... Nie powiedziałabym w życiu. Tak? To jest naprawdę. No, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. 10 lat no, no, bardzo ci dziękuję, ale tu wiesz co, ja się śmieję, że to naprawdę po prostu jest z ducha, bo jak jestem taka pogodna i czuję to, że mam ten pokój w sercu, to zupełnie też inaczej to odbieram. I właśnie ludzie też mnie pytają, jak to jest, że ja się nie boję? No bo ufam, rzeczywiście ufam i faktycznie zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo też taki dobry moment na to, żeby ludzie zaczęli myśleć o tym, właściwie chyba nastąpiło takie, następuje przebudzenie. Ja tylko wiesz, to jednej rzeczy się obawiam,
A właściwie zastanawiam się nad tym, czy w momencie, kiedy skończy się, nie, ta kwarantanna, czy faktycznie ludzie będą na tyle jakby świadomi, że wyciągną z tego wniosek.